Wracamy do ligi, wracamy do gry. Zaczynamy szybką konfę przed meczem z Wisłą Płock. Nie bez powodu przy Łazienkowskiej rozbrzmiał utwór Ekwador. Joel Valencia o krok od wypożyczenia do Legii. Uprzedzając też trochę to pytanie i też wszystkie odpowiedzi możliwe na ten temat. Z początkiem przyszłego tygodnia, wszystkich takich ewentualnościach, tego jak to widzę, to też będę na ten temat rozmawiał. Nie wiem, czy trener Wukowicz zna odpowiedź na to pytanie, ale postara się z nim zmierzyć. Co z przyszłością Antolicia? Na temat transferów i pytań, które się pojawiają na ten temat, będę chciał rozmawiać początkiem przyszłego tygodnia, nie wcześniej. Także i w kwestii Antolicia, i w kwestii Walencji, o którym się mówi, i wszystkich innych transferach, nie w tej chwili. Kibice Legii są z reguły bardzo niecierpliwi. Jedni czekają na transfery, inni na przykład na powrót Josipa Juranowicza i Pawła Wszołka do treningów czy do kadry meczowej. Kiedy więc możemy na nich liczyć? Jeżeli chodzi o Pawła i Josipa, podobny moment wyjścia z izolacji, powrotu do normalności. Liczymy, że z początkiem przyszłego tygodnia po testach różnego rodzaju, od tych wydolnościowych przez te, które muszą przejść po tym, jak już wiemy, że przeszli przez ten COVID, żeby nie było żadnego ryzyka przed rozpoczęciem treningu, też dokładnie zbadamy i liczymy z początkiem przyszłego tygodnia, że będą do naszej dyspozycji na treningu. Przerwa na kadrę. Niby miała trwać tak długo, a minęła jak 5 minut. Jak wykorzystał ją trener Wukowicz? Znaczy, mieliśmy czas na pewno na to, żeby przeanalizować to, co rozegraliśmy do tej pory. Tak jak redaktor powiedział, 5 spotkań. Pierwszy materiał do analizy i na pewno też pierwsze elementy do poprawy, nad którymi pracowaliśmy. Wiadomo, że to jest okres też, który potrzebowaliśmy do tego, żeby paru chłopaków wróciło do normalnych treningów. Myślę, że to jest największa wartość tej przerwy dla nas, że Kante normalnie trenuje, Rafa Lopez normalnie trenuje. Coraz bliżej powrotu są Wszołek i Juranowicz. To tyle z naszej strony, a my widzimy się na szybkiej konfie przed meczem z Górnikiem Zabrze.